powodu takiego, że będzie to prezentacja raczej na żywo, nie będzie to pokaz slajdów. Dlatego nie będę stał po pozycji głośników, ponieważ tutaj na komputerze będę nie pokazywał. Zacznę od takiego może wstępu tutaj, słuchając w międzyczasie muzyki Skiba, która prowadzi nas w klimat. Jak widać na obrazku Tiki Booster 3 jest to Tracker, program odtworzenia muzyki. Nazwa Tracker pochodzi od specyficznego sposobu zapisu nut, który to się po prostu przewija, to co się tak ładnie skroluje do góry, to jest zapis nutowy tego, co słyszymy. Historia programu jest dość długa, ponieważ pierwsza wersja została napisana w 1994 roku przez braci Waldemara i Tomasza Piastów. To był Tiki Booster 1, następnie pojawił się również autorstwa tych panów program Tiki Booster Professional 2. Następnie w roku, o ile dobrze pamiętam, 98, prawa do programu wykupiła niemiecka firma, to może nie jest najlepsze słowo, grupa ABC TCP, która ta grupa próbowała troszeczkę rozwijać ten program dalej. Wychodziły takie wersje wnoszące drobne usprawnienia mniej więcej do roku 2001. Następnie rozwój programu zamarł. Być może dlatego, że oryginalni autorzy powiedzmy zakończyli pracę. Program był napisany w assemblerze w całości na Amigę. Do 2007 roku nie działo się nic. Później firma zaczęła szukać programisty, które by pociągnął ten program dalej. Ja się zgłosiłem, zostałem zaakceptowany i w 2007 roku rozpocząłem pracę nad programem Tiki Booster 3, który ze względu na ten nieszczęsny assembler został napisany od zera. Trwało to 6 lat. Planujemy premierę programu na styczeń przyszłego roku. No i zobaczymy, jak to się później potoczy. Program oprócz tego, że działa na klasycznych Amigach, działa też na systemie Morphos oraz na systemie Amiga OS4. Oczywiście na oba te systemy są to natywne wersje przekompilowane na procesor PowerPC, a w związku z tym działają szybciej. Program jest kompatybilny z poprzednią wersją, bo wszystkie moduły, które tutaj mam w kolekcji, które tutaj jest, są to moduły pisane na wersji 2. Większość z autorów są to Polacy, część z autorów jest nawet obecna tutaj na imprezie dzisiejszej. Program jest całkowicie kompatybilny. Tutaj dla przykładu możemy zaprezentować kilka zaciekawszych modułów. Tam na przykład. No, zaczyna się piano. To jest przykład modułu, który dość duży stopień wykorzystywa możliwości tego programu. 24 ścieżki, sporo efektów. Wersja 3 wczytuje moduły bez żadnego problemu i odtwarza zgodnie z wersją 2. Także zachowana została kompatybilność. Natomiast zupełnie inaczej wygląda to w środku. Dla tych z Państwa, którzy troszeczkę Amigi używali czy używają, jak wiecie, system dźwięku Amigi, tak zwany Audio Hardware Interface, czyli w skrócie AHI, Tiki Booster 2 polegał na tym systemie w znacznym stopniu, przez co na przykład bardzo kłopotliwe było odtworzenie modułu formatu Tiki Boostera na systemach nieamigowych, na przykład na PC, powiedzmy pod Linuxem czy pod Windowsem. Ta wersja ma zupełnie nowy silnik dźwięku, może użyć tego wszystkiego słowa. Zupełnie jest oderwany od AHI. Program wszystko miksuje sam, że tak powiem. Jednym z efektów ubocznych tego programu są jego możliwości w zakresie zrzucania modułu na dysk. Przede wszystkim można używać, nazwijmy to, studyjnych częstotliwości prądkowania. Przy czym te, które tam widać, to nie są jedyne możliwe. Można wpisać cokolwiek. Mogę wpisać na przykład 143 712 Hz i też to zadziała. Oprócz tego mamy też tutaj możliwość zrzucenia w 24 bitach. To są tak zwane prawdziwe 24 bity. To nie jest tak, jak czasem niektóre programy robią, że wypisują sobie ten ostatni bajt z zerami.
mikser programu po prostu pracuje w 32 bitach wewnętrznie i zapisuje to dokładnie. Jest oczywiście znana funkcja automatycznego wyruszania wzmocnienia, czyli tak zwany autobus. Jak widać, pracuje sobie zupełnie niezależnie od głównego odtwarzacza. To jest ta, ona jak widać nie jest zbyt szybka, ale no, dlatego, że ona w tle odegrała sobie cały moduł i obliczyła jego maksymalne i minimalne wartości i określiła, że takie odbicie dźwięku można zrobić bez przesterowania. Dobrze, to był mikser. Oczywiście mogłem tu jeszcze puszczać tych modułów, jak powiedzieliście Państwo, dużo, ale nie chcę, żeby się zmieniło w taki jakiś koncert muzyki scenowej. Program ma jedną ciekawą cechę, która polega na tym, że w momencie, kiedy zostanie zatrzymany, na przykład mogę sobie krok po kroku odgrywać, prawda? Wszystkie efekty dla tych, którzy nie wiedzą, to są te przedostatnie i ostatnie kolumny, czy cyfrowe w każdej ze ścieżek, to są modyfikatory brzmienia. I ten program, w momencie, kiedy nawet pracujemy krok po kroku, to wszystkie te efekty są uwzględniane. A co więcej, jest opcja taka, że jeżeli wcisnę i przytrzymam, to automatycznie następuje synchronizowanie się do tempa. Tak samo mogę też zagrać w tyłu. Także tak, to jest cecha dość unikalna wśród trackerów. Nawet wersja Linoisa, którą miałem przyjemność ostatnio testować, jeszcze czegoś takiego nie potrafiła, chociaż słyszałem, że wersje najnowsze już to też potrafią. Co poza tym? Oczywiście każdy tracker, znaczy przynajmniej większość trackerów, bazuje na samplach, czyli na próbkach dźwiękowych zapisanych w pamięci. Usunąłem tutaj w porównaniu z DigiBusterem 2 limit wielkości. DigiBuster 2 po wczytaniu sampla większego niż kilkadziesiąt megabajtów zaczynał się troszeczkę gubić. Tutaj wielkość próbki jest ograniczona tylko i wyłącznie dostępną pamięcią. Wczytywałem sample po 400 MB i też brały. No to już takie 20 kilka minut wielkości z niej. Także to jest bez problemu. Na razie jeszcze ten edytor niewiele tutaj potrafi. No można oczywiście zaznaczyć jakiś kawałek, wyciąć go, wkleić w to miejsce i tak dalej, i tak dalej. Można oczywiście sobie odegrać tego sampla. Planuję, że będzie edytor ten oparty na systemie wtyczek. I wtedy pojawią się efekty, które można na taki sample wykonywać. Tak, konfiguracja programu jest też dosyć rozbudowana. Mamy tutaj opcje dotyczące dźwięku, wybór trybu dźwiękowego i tak dalej. Dużo jest opcji kolorystycznych, tak żeby każdy mógł sobie wybrać, że tak powiem, to co go interesuje. Można na przykład coś takiego zrobić. Zmiana skórki w locie. No taki bajerek może, ale też niektórzy lubią sobie dopasować program do własnych gustów. Jeżeli chodzi o ładowanie takichże sampli z dysku, też to troszeczkę poprawiłem w stosunku do DigiBustera 2, który no, dla współczesnych muzyków trackerowych posiadał ograniczenia takie dość zaskakujące. Typu na przykład ignorowanie częstotliwości próbkowania dźwięku zapisanej w WAVE. Formaty obsługiwane to jest WAVE i FF, 8SVX, 16SV. Przy okazji, jeżeli mamy sampla stereo, to możemy sobie wybrać, co z nim zrobimy. Można też oczywiście wczytać sampla surowego, czyli bez formatu. W tym momencie można nawet wczytać, powiedzmy, jakiś kawałek programu, bit binarny, wybrać sobie kawałek z niego, kawałek próbki dźwiękowej. Czasami dość ciekawe brzmienia z tego wychodzą.
można tak również te sample, które pod danej edycji zapisać. Wybór formatów jest podobny. Jeżeli wybieramy bez formatu, to pojawiają się dodatkowe opcje. Jeżeli chodzi o moją pogawędkę, to byłoby tyle. Jest jeszcze oczywiście, mogłem się koncentrować na każdym detalu tego programu i coś tam na temat niego powiedzieć. Tutaj są wiadomo już charakterystyczne oscyloskopy, które można na przykład wyłączać i włączać ścieżki poszczególne. W ten sposób można oczywiście puścić jedną ścieżkę solo. Akurat na niej nie widać, że jest. Również w przeciwieństwie do Digibustera dwójeczki program się całkowicie przystosowuje do rozdzielczości ekranu, na której pracujemy, czyli powiedzmy w Full HD można zmienić tych ścieżek 20 na raz widocznych, czy nawet więcej. I tak to mniej więcej wygląda. Tak jak powiedziałem, premiera programu będzie w styczniu. Program jest niestety komercyjny. Z tym, że tak jak wspomniałem wcześniej, ja osobiście nie jestem wydawcą tego programu, ani jego edytorem. Jestem tylko autorem kodu. No cóż, mogę jeszcze powiedzieć, że w imprezie scenowej, która odbędzie się dzisiaj wieczorem, wystawiłem swój moduł napisany w tym właśnie programie. Można głosować. Żartuję oczywiście. Chociaż jak komuś się spodoba. Cóż, może ktoś miałby jakieś pytania na temat programu. Bo tak jak mówię, nie chcę nudzić technicznymi detalami, o których to będą namiętnie. Może w międzyczasie coś jeszcze posłuchamy. Troszeczkę ma takie tło. Ten moduł akurat jest dosyć klimatyczny. Jest też dość długi, więc w całości może go nie będę prezentował. Natomiast jeszcze pokażę jeden moduł, który zademonstruje, że można też tworzyć tym programem tak zwaną muzykę w stylu chiptune. Składający się z bardzo krótkich brzmień, bardzo syntetycznych, ale też jest to dość popularne na scenie gatunek muzyki. Decybele, nie jakieś tam, nie są z powietrza wliczone. No
dodali właśnie możliwość zapisywania modułu jako pliku do dalszej edycji. Ty również, co podpowiedział mi jeden z użytkowników, niedawno będzie można zapisać moduł jako wielokanałowy plik WAV, czyli każda ścieżka będzie w oddzielnym kanale albo w oddzielnym pliku. I następnie można wtedy taki moduł poddać na przykład masteringowi na powiedzmy programie bardziej profesjonalnej klasy. Także program jest napisany bardzo modułowo, w ten sposób, żeby można go wolno było rozwijać w tym kierunku, w jakim najbardziej tego będą chcieli użytkownicy. A ta wersja 3.0, pierwsza wersja, która się ukaże w styczniu, jest taką jakby bazą, stabilną, konkretną bazą, w której są podstawowe funkcje trackera i można już na niej śmiało zacząć pracować. Jeżeli ktoś miałby jakieś pytania, teraz na przykład coś pokazać konkretnego, to śmiało zapraszam. Takiej wstępnej prezentacji właśnie mojej byłoby na tyle. Także proszę pytać. Mamy różne trackery. Tracker tam są tracker i te inne. Mamy pro-trackery różne, tak? Są tracker, pro-tracker, tak? Są tracker, jeśli to te trackery są. No to są nasze animowe, a PC-owe też są. Są różnice i oni też nie ma. To znaczy, w tej chwili jeszcze nie można. Ten program odtwarza tylko w tej chwili moduł DWM, czyli format pakietu tego programu. Natomiast planuję przede wszystkim nadawanie formatu MOD, czyli tego najbardziej znanego, oraz jednego z najpopularniejszych modułów formatów PC-owych, formatu Fast-Trackera, czyli SEM. Te dwa na pewno będą. Przy czym jeszcze jest ciekawostka taka, że ten program ma port Alexa, czyli port języka skryptowego, można go sterować z zewnątrz i można też w tym Alexie napisać sobie samemu nawet skrypt, który załaduje dowolny utwór. Tak, jeżeli ktoś będzie chciał bardzo egzotycznie jakiś format poczytać, to też sobie z tym poradzi. Można sobie na pewno wyobrazić coś, co przygotuje format swojego tak. Oczywiście kwestia jak Matarowskie wymienia jeszcze na środę co sami, ale dla chcącego jest wystąpienie. Znaczy nie, Port Alexa już jest w tej chwili. Ja to może pokażę listę komentarzy tylko, nie będę już się za bardzo rozwodził. W tej chwili jest prawie 50 komend. Każda ma dokumentację. Na razie w języku angielskim, ale też przewiduje dokumentację w języku polskim. I to już jest. To nie jest tak, że to jest dokumentacja do czegoś, co dopiero będzie. Jeszcze w tej chwili nie wszystko, co mogę zrobić myszką, mogę zrobić skryptem, ale to docelowo będzie wszystko. I będę mógł napisać skrypt, który napisze muzykę. Oczywiście kwestia, jak ta muzyka będzie. Ale jakiś taki powiedzmy disco polo autoharmonizer, coś takiego klikam i już od razu już inny jestem szalona jest gotowa. Czy pomagać chciałbyś pisać? Tak, w tej chwili jest kompatybilny. W obie strony jest kompatybilny, aczkolwiek istnieją pewne niewielkie różnice minimalne. Tutaj no, muszę powiedzieć, że format Wikibustera był teoretycznie udokumentowany, ale nie do końca. Męcząc program przez te 6 lat, odsłuchując setek modułów, nie boję się powiedzieć tego słowa, porównując ich z Wikibusterem dwójką odsłuchowo, a czasem nawet nie odsłuchowo, ale też i programowo, znalazłem kilkanaście drobnych nieścisłości w dokumentacji, albo takich niedoróbeczek, mówiąc wprost, które powodują, że czasami jakieś drobne, minimalne różnice mogą się trafić. Chociażby jest taka sprawa znana dla trackerowców, efekt Bortamento, polegający na zmianie płynnej zmianie częstotliwości. Ten efekt w Wikibusterze dwójce jest szybszy, ponieważ nie jest
on po prostu ma jakąś tam jednostkę skoku tego dźwięku, jaka się tam akurat autorom wyszła. Natomiast ja postanowiłem zgrać to ze skalą muzyczną i jedna jednostka po porządku jest dokładnie jedna ósma kurtowa. To ma tą zaletę, że jeżeli na przykład napiszę frazę, a później stwierdzę, nie, muszę ją przetransponować, a znieść to w górę, to wszystkie punktowe to będą trzymać. Trójka tak, ale trójka wiesz, rozmawiamy się przez tą kątkę, to chodzi i zatrzymuje się, ale wiele autorów na przykład na słuch stroiło innymi komunikami, to w jedynkę. A jak sztuki rezygnuje z kompatybilnością w systemie? Z kompatybilnością w systemie. Trzymam kilka programów, na przykład tego sobie uruchamiam, no i coś tam słucham, a w programach innych sobie coś tam robię. No i teraz, czy haczy jedno z drugim, ma jakieś problemy, czy nie ma? Jest jeden ze szczegółów. Czy wszystko ładnie, że... Tak, ja mogłem tutaj coś puścić. Nie wiem co, nie wiem, nie mam, nie wiem, czy tutaj mam jakieś obciążające bardzo programy. Bo przyznam się, że na taki pokaz nie byłem przygotowany. A tutaj możemy... O, wobec tutaj tak, nie są takie ciekawe, bo media zaraz spróbujemy to... Z tym, że jest jeden problem. Mianowicie, jak wiadomo, ten booster korzysta z HHI i z tego trybu tak zwanego ekskluzji. Czyli on tak jakby zawiera dźwięk w innym aplikacji. Jest możliwość do wyjścia tego, bo HHI ma taki dostępny z kolei klip. Nie będę się tu już rozwodził nad detalami. Czyli w tej chwili mogę na przykład otworzyć jeszcze powiedzmy jakiś film, tylko nie będę miał dźwięku w tym filmu, ale to nie jest wina dźwięki boostera jako takiego, tylko po prostu zabiera to film do siebie. Ale nic się nie powinno zacinać. Zróbmy sobie. Sobie gra, znany utwór, prawda, muzyki bardzo rozrywkowej. Natomiast to sobie da dalej. Oczywiście, jakbym troszeczkę podwajał w ustawieniach, to dźwięk z tego wspaniałego teledysku, którego na pewno wszyscy Państwo bardzo chcieli wysłuchać, zmiksowałby się z tym monsterem. A jak z priorytetem? Priorytety można sobie ustawić w konfiguracji. W tej chwili jest ustawienie. Tak jak widać. Sam program jest na priorytecie 0, czyli jest równy z wszystkim innym. Odtwarzanie, które idzie na oddzielnym procesie, jest to jedno wyżej. I to wystarcza ilość, żeby ten film, który tam się cały czas odtwarza, le, prawda? Pozdrawiam tego pana, który go śpiewa. Nie mam go tutaj z nami, niestety. Żeby to się ze sobą nie gryzło, a tam na górze ten taki niebieski wykresik, to jest obciążenie procesora w tej chwili. Tutaj jest tam 60% w tej chwili, czy to jest odtwarzanie tego filmu. No może nie jakieś rozdzielczości zabijające, bo to jest 350p, czyli niewiele. Bardzo wbrew pozorom, sporo czasu procesora zabierają te oscyloskopy tutaj. One są odświeżone 50 razy na sekundę. No i odrysowanie tego 50 razy na sekundę zjada troszeczkę. Tu jakbyśmy zaczekali, to będzie widać, że to spadło prawie 20%. To w tej chwili pracuję na maszynie z procesorem traktowanym zegarem 1,67 MHz. Także zapas mocy jest. Tym bardziej, że na przykład osoby, które pisały Digi Boosterze i dostały ze słynnego efektu Echo, pamiętam ten efekt. Zawsze był problem, ten efekt dość obciążał klasyczne Digi. No i często było tak, że organizatorzy demo parties nie włączali tego efektu. Przez co muzyka traciła na, że tak powiem, plastyczności swojej i nawet można to znaleźć ślady tego w komentarzach. Powinienem zezalować, jak pamiętam, który to był moduł. Chyba ten. O, właśnie tutaj proszę zobaczyć. Sam autor w nazwach instrumentów, które powszechnie są wykorzystywane do przekazywania jakichś komunikatów, tutaj stwierdza, żeby włączyć to, nie powiem, tutaj nie będę wytłumaczył dosłownie, gdzie ci są, to echo, bo jak się go nie włączy, to jest problem. Digi Booster jeszcze jest inaczej, nie da się go wyłączyć. Ono po prostu jest.
Znaczy oczywiście tam, gdzie autor go zastosował. Tu akurat chyba bardzo dobrze to słychać. Rozpędza się. No możemy oczywiście sobie przyspieszyć troszeczkę. Mamy jeszcze jedną stronę, ja będę skip właśnie lubię stosować echo. Nie wiem jak to opisać, jest to echo zastosowane. Przy okazji kolejna ciekawostka w Kiku Sphere 2, ponieważ to echo było robione przez Aheli, czyli przez system. Ono było wspólne dla całego utworu, można było tylko na poszczególnych ścieżkach i włączyć lub wyłączyć. W projekcie na każdej ścieżce było inne echo, czyli było inne opóźnienie, inne sprzężenie, inny mix. Jest niezależne. Jeszcze jedną taką rzeczą ciekawą, którą poprawiłem trochę, jest edytor odwiedni. Odwiedni bardzo przydatna rzecz przy pracy nad własnymi brzmieniami. Tutaj się to ukrywa w tej chwili. W tym module zapewne nie ma ich zbyt wiele, bo widzę, że nawet nie ma ich w ogóle. Nie są tutaj. W porównaniu z tego, co było w starym Digi Boosterze, no jest tu trochę różnic. Przede wszystkim można sobie zmienić skalę tego rysunku. Te okienka, które były w dwójce, były takie dosyć... No oprócz tego obie odwiednie są na jednym wykresie. Ja tu mogę włączyć jeszcze odwiednie panoramy. One są obie na jednym wykresie, przez co jeżeli robimy jakieś chytre efekty jednocześnie głośnością i panoramą stereo, jest łatwiej. No i jest to trochę większe przez to po prostu. Przy okazji też właśnie wykryłem, tutaj padło pytanie o kompatybilność formatu. Autorzy Gibstera dwójeczki byli troszeczkę no, leniwi, powiedzmy. I zakres panoramy, zakres głośności tradycyjnie w każdym trackerze, właściwie od Pro Trackera jest od 0 do 64. Zakres panoramy, tak jak tu widać, jest większy. Ale ponieważ oni napisali ten sam kod do dwóch edytorów, to przy zapisie przeskalowywali ten zakres do zakresu od 0 do 64. Patrząc na dokładności. Przy okazji, no ja to zrobiłem tak, że w trójce zapisuję prawdziwy zakres, a ponieważ w samym module jest napisana wersja programu, która go stworzyła, to jak ładuję moduły z dwójki, to robię skalowanie. Także to taki detal, ale po prostu widać, tutaj dużo pracy położyłem właśnie w kompatybilność. No, czasami były godziny śledzenia krok po kroku, co ten Digibooster wygląda, jak on odgrywa ten moduł. No dobrze, bo widzę pytanie, dlaczego jest wersja na to znaczy w przypadku portamentu, jeżeli chciałbym zrobić taką konwersję, to po prostu zabrakłoby mi zakresu. Nie chodzi o tempo przejścia. Jest wolniejsze no, to myślę. Trzeba było zrobić konwersję tej wartości, tylko że jest o tyle nieprzyjemnie, że ta wartość w Digibusterze w dwójce zależy od tej częstotliwości miksowania. Więc były to dwie odwiedzające, jedna, wystarczyłoby. Tak, ale nie wystarczyłoby. W dwójce jest tak, że jeżeli puścimy z inną częstotliwością miksowania, to wartość się zmienia, a w trójce nie. Ale są tylko dwie wartości, przynajmniej.
przeładowany w zasadzie. Przeładowany, jeżeli już wiemy, z jaką częstotliwością miksowania z tłumieniem. Jeżeli nie wiemy, to się znowu zmieni. Częstotliwość miksowania, czy częstotliwość modułu? Nie, szybkość portomen to zależy w dwójce od częstotliwości miksowania modułu. Tak wynika z analizy źródeł programu. Tutaj grupa APC, PCP dała mi źródła, drugi. No i czasami właśnie musiałem też analizować to następne. Ja powiem, że uruchomiając te klasyczne ręce, nawet na 20 akcji na akcji, czyli takim zwolonym akcji na zwyczajnym planie, niezależnie od częstotliwości miksowania, to nie będę się spierał. Napisałeś trochę więcej modułów niż ja. Ja mogę powiedzieć, że tego problemu, ale troszeczkę nie doceniłem do tej pory. Jak będzie trzeba, to się popracuje nad tym. Można to zmieniać ręcznie, z tym, że no wiadomo, jeżeli utwór był już gotowy i powiedzmy autor wraca do niego po latach na przykład, to zmiana tego w całym module może być troszeczkę irytująca. Myślę, że ten problem da się rozwiązać. W tej chwili jest niestety tak, że szybkość tego portamenta ulega zmianie, to i to słychać. Czasami nawet to słychać w myślę przyjemny sposób, bo mam kilka motorów, których to oczywiście sprytnie nie dosiłem, które fałszują. Jest dobrze. Tak. Za wolno i po prostu jest fałsz, bo jeszcze nie dociągnęło do tej grupy docelowej, a tu już wchodzi następna fraza. Także są pewne różnice. Są moduły, które sprawiają więcej kłopotów, są takie, które sprawiają mniej. Także no, takie super 100% tej kompatybilności nie jest. Jest kompatybilność formatu, natomiast są pewne detale, które to siłą rzeczy, cały silnik odtwarzający jest napisany od zera, więc zawsze jakieś drobnostki się niestety znajdą. Ja będę się starał je jeszcze usunąć oczywiście, w miarę możliwości. Ale takie drobniutkie różnice czasami też właśnie z niedostatecznej dokumentacji formatu na wynika. No i tak dla zwykłego użytkownika, który będzie używał, dla zwykłego użytkownika, który sobie tam włączy i tam coś będzie próbował robić w systemie, a potem sobie muzyczka sobie odtwarzała, znaczy tak, no bo jeżeli ktoś będzie używał programu jako odtwarzacza, to z tym, że jak już jesteśmy w odtwarzaniu, jest też program, który się nazywa Digidoler, który jest odtwarzaczem, tymże. On ma ten sam engine w środku, tylko po prostu jest odtwarzaczem, ja to mogę, mam go chyba zainstalowanego. Albo nie. Może to niestety nawet nie jest zainstalowane, bo może już nie będę tutaj na żywca go szukał w internecie ściągał, on jest dostępny na linecie. Jest samym odtwarzaczem. I też, co ważne dla posiadaczy klasycznych Amig, znacznie mniej jest ciągle procesor, bo tutaj dużo idzie na przesuwanie tego papieru, rysowanie tych wykresów i tak dalej. Tym bardziej, że mój do lekkich systemów na Amidze klasycznej nie należy. A Digidoler jest po prostu małym interfejsikiem wrzucany do modułu. Też Digidoler może zapisać moduł na dysku, też ma taką możliwość. Co prawda już nie w 24 bitach, niestety. Ale taką możliwość ma. Więc do odtwarzania polecam Digirollera. Oprócz tego też postanowione to już zostało, podyskutowałem z wydawcą, że kod źródłowy procedury odtwarzającej będzie dostępny na licencji publicznej. Będzie też napisany w ten sposób, że będzie się kompilował pod Windowsem i pod Linuxem na dowolnej platformie procesorowej. A co z Regę? To znaczy, jeżeli chodzi o zastosowanie systemu Regę tutaj, w tej chwili, ponieważ ja rozwijam na trzy platformy kontrolera,
na razie nie wprowadzam na szeroką skalę rozwiązań specyficznych dla jednych. Będzie, ale w tej chwili na razie przed premierą już nie chcę robić bałaganu. Skupiam się na tym, żeby to wyglądało w miarę zachęcająco dla potencjalnych nabywców. No cóż, no dziękuję za przybycie, za uwagę, za przyjęcie. O zapraszamy do, jak to się mówi, do wiodących sklepów z oprogramowaniem. Zobaczmy. Cinkat, dziękuję.